Fundacja Nowe Kierunki zakupiła kolejne dwa metalowe pojemniki na nakrętki w kształcie serc. To w ramach projektu Sądeckie Kocham i Pomagam. Zakłada on wyposażenie ośrodków wspierających osoby niepełnosprawne i seniorów z terenu powiatu nowosądeckiego w pojemniki, dzięki którym podopieczni w łatwy sposób mogą zbierać nakrętki, a uzyskany dochód z ich sprzedaży Przeznaczyć na własne potrzeby. Pierwszy z zakupionych pojemników został przekazany do warsztatu terapii zajęciowej Promyk w Gostwicy w gminie Podygrodzie. Segregacja śmieci na uczestnikom naszego warsztatu obca nie jest i od dawna zakrętki były zbierane. Ja też myślę, że możemy liczyć na współpracę z sąsiadującą z nami szkołą podstawową w Gostwicy i to serce pewnie szybko się będzie napełniało. Kolejną obdarowaną placówką był zakład aktywności zawodowej w Stróżach w gminie G Rybów. Osoby niepełnosprawne, jak i również mieszkańcy, wszyscy, którzy tutaj przychodzą, bardzo chętnie korzystają i te serca one się dosyć szybko zapełniają. Pełni ono funkcję taką społeczną, że zebrane nakrętki mogą zostać potem przeznaczone na rehabilitację osób z niepełnosprawnościami. Wiemy o tym, ponieważ również nasi pracownicy korzystają z tej formy wsparcia. Fundacja Nowe Kierunki rozpoczęła projekt Sądeckie Kocham i Pomagam w maju 2022 roku. W pierwszej kolejności wolontariusze zakupili pojemniki, które zostały przekazane do środowiskowego domu samopomocy w Cyganowicach oraz ośrodka Nasz Dom w Kosarzyskach. Pieniądze na zakup pojemników Fundacja Nowe Kierunki zdobyła z konkursu Kocham Sądeckie, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.